Mamy 2, 3, 4, 5 i 6 świateł i ruszamy już w tym momencie do Grand Prix Barcelony. Świetny start na koniecznego. Czy Wyszyński będzie zdołał się gdzieś tam zmieścić pod łokieć? Nie wydaje mi się. Pierwsze zakręty przejechane i na razie czysto, czysto wszyscy kierowcy. Alek na konieczny bezbłędnie prowadzi tę stawkę. Dalej Tomczak cały czas na pozycji piątej. Bez Roszad na starcie tego wyścigu. Kaufman tylko stracił chyba pozycję na rzecz Rudzkiego i to tyle. Jest szansa na jeden z bardziej idealnych dla niego weekendów, samych niedziel szczególnie też. Żona kontra Brudka, koło w koło, jadą zawodnicy i to może się skończyć fatalnie. Brudka uderza w bandę! Brudka uderza w bandę, obraca się Brudka i mamy pierwszego zebranego. Oj, tam jeszcze teraz od razu również w barierki nam wleciał Kuba Belechowicz, a jeszcze w zasadzie pierwszym kierowcą, który już tutaj miał okazję zeznąć nieprzyjemnie. Tak jest, Kaufman. Po tak świetnych kwalifikacjach, niestety. Grzony, ale miejmy nadzieję, że to a się tutaj już... Kaufman kontra Górkowy, Kaufman atakuje, uderza w Górkowego, Michał Kaufman i ten lock-up był bardzo, bardzo niebezpieczny, zawodnik Rally.pl tutaj bardzo, bardzo agresywnie próbuje odrabiać te pozycje stracone po jego błędzie, bądź też jakimś z kontaktów, który no umknął nam chyba jednak na naszych ekranach. Winiarek, bo no, oczywiście Serafin. To jest ten moment. Winiarek atakuje po wewnętrznej przestrzeni, wuje kompletnie zakręt. Julek Winiarek i to jest ogromny problem, że Grzona z tego wszystkiego mocno zyska. Grzona teraz uderza się z Winiarkiem, zamknął Winiarek Kacpra Grzonę i to jest lawina błędów ze strony zawodnika Rally.pl. Przestrzelony atak. Później po tym ataku jeszcze naprawdę niebezpieczne zachowanie z Grzoną, kiedy to przymknął mu drogę i mamy Winiarka poza punktami, a Serafina, który w końcu może nieco odetchnąć. Podejść, jeżeli chce się tutaj podciąć rywali. Pełnia błąd Grzona po raz kolejny i Kaufman teraz obraca się, prawie się obraca, było naprawdę blisko, żeby tutaj Kaufman skończył ten wyścig w bandzie. Pytanie na ile skutecznie, na ile w ogóle będzie stać się błąd popełniają obydwaj. Wyszyński uderzył bardzo mocno, Prus jednak popłynął za nim i dzięki temu nie mamy jeszcze wyprzedzenia, ale puściły na chwilkę nerwy Wyszyńskiemu i stracił kolejne cenne sekundy do nakoniecznego, jednak to nie jest jego największym problemem. Prus jest jego największym problemem od początku tego wyścigu. No to myślę, że czekanie na błędy rywali ma miejsce już od dłuższego czasu w wykonaniu Wyszyńskiego i Prusa. Oj, popełnia błąd Górkowy i bardzo blisko jest teraz Kaufman. Będzie atakował po wewnętrznej do tego szybkiego łuku. Kaufman uderza w bandę i zbija swoją szybę. No nie ma miejsca tutaj. Co się dzieje z Kaufmanem? Usterka w samochodzie Kaufmana. Urwane zawieszenie i to jest koniec. To jest koniec jego szansy. Michał Kaufman urywa zawieszenie w swoim samochodzie i to jest dramat dla Rally.pl. To jest absolutny dramat dla Rally.pl. Wyszyński już tego pitstopu wyjeżdża i przeskakuje Prus Wyszyńskiego! Prus przeskakuje Wyszyńskiego po tym pitstopie! Awans Maxa Prusa na miejsce numer 2! Jakaże dziura za nimi, aż 1,5 sekundy niemalże! No, ten undercut w wykonaniu Prusa trafiony! Taktyczny ruch ze strony Prusa i obejmuje nam drugie miejsce Max Prus! Wyszyński, że jednak zbliżył się nieco bardziej do Prusa. A Prus przed sobą ma dublowanego. A właśnie, to też jest kolejny problem. Tutaj oczywiście jest to... Oj, Winiarek tutaj zablokował Winiarek Prusa i traci pozycję Prus na rzecz Wyszyńskiego. Dramaty Maxa Prusa, niemalże uderza w bandę i niestety teraz stracił tę pozycję i mruga Wyszyńskiemu, żeby tę pozycję mu oddał. Czy Wyszyński się na to zgodzi? No, jakby nie patrzeć, byłoby to zachowanie fair, ale nie wiem, czy na pechu Prusa Wyszyński powinien tutaj się przejmować. A Prus goni za Wyszyńskim, ale nie może go wyprzedzić, nie ma miejsca, żeby go wyprzedzić, musi odpuszczać w wielu miejscach. Na konieczny 1:35.666, a po zewnętrznej Prus próbuje wyprzedzić tutaj Wyszyńskiego i zmieści się Prus, cóż za atak, koło w koło do ostatniego zakrętu, Max Prus wychodzi na drugie miejsce i cóż to był za atak z jego strony.
Wow! Naprawdę! Fantastyczne wyprzedzanie Maxa Prusa! A przed nimi teraz... No właśnie, to jest chyba dobry moment. Kolejny dublowany to Kuba Belachowicz. A on tutaj, no właśnie, próbował to wszystko ładnie rozegrać. A okazało się, że Prus się go troszkę przestraszył. Kolejny raz, kiedy dublowany kierowca Wyszyński przeszkadza. Kolejny zakręt w lewo, więc tutaj priorytet ma Max, ale Wyszyński nie odpuszcza. Wyszyński wyprzedza Maxa Prusa, stykają się w zakręcie i kolejna kontra koło w koło. Trzeci zakręt dla Wyszyńskiego, ale popełnia błąd, uderza w barierkę i Max wraca na drugie miejsce. Cóż za pojedynek! Teraz pytanie, jak tutaj się nam kierowcy dublowani zachowają. To zrobi na konieczny. Czy znajdzie miejsce, czy nie? Popełni błędu tutaj na konieczny. To jest bardzo ważne. Gdzie wciśnie się na konieczny? Jego miejsca na razie tutaj widzę, że dużo nie ma, ale na koniecznie też wie, bardzo traci na konieczny na tym wszystkim. To bardzo niedobrze dla niego. A obraca się Serafin, obraca się Serafin! I dzięki temu Grzona wskakuje na siódme miejsce. Jeszcze przepuszcza teraz Serafin na koniecznego. Popełnił błąty Serafin i Grzona wskakuje nam na pozycję numer 7. A w międzyczasie tutaj jeszcze mamy błąd Suchonia. Spadł za Tomczaka na konieczny. Wygrywa ten wyścig. Wielkie, wielkie gratulacje. Arek w tym dzisiejszym dniu jest wielki. On po prostu zrobił kawał wielkiej roboty. Wielki występ z jego strony. Nie da rady Wyszyński, nie da rady Wyszyński. A Tomczak przed Suchoniem. Gdzie jest Tomczak, gdzie jest Suchoń? Wyszyński dojedzie trzeci. Suchoń dojedzie prawdopodobnie piąty. Ale czy Tomczak utrzyma? Czy Tomczak da radę? Spójrzmy. Jeszcze wcale nie tak mało do końca tego okrążenia. Już jesteśmy, nie, co prawda, w trzecim sektorze, ale Suchoń cały czas na jego plecach. I czy tutaj w ostatnich dwóch zakrętach będzie miał jeszcze miejsce, żeby Tomczaka wyprzedzić? Tomczak zastawia się po wewnętrznej, nie może dokręcić tego zakrętu Suchoń i to jest stracona pozycja przez Suchonia na w zasadzie ostatnich metrach tego wyścigu i w takim razie Tomczak kończy czwarty, Suchoń kończy piąty.